Na początek możemy powiedzieć, że człowiek tu przedstawiony znajduje się w głębokim kryzysie osobowym. Nie wie, czy wyleczy się ze swoich ran, czy będzie musiał umrzeć. Nie wie, czy odniesione ciężkie rany pozwolą mu jeszcze na kontynuowanie kariery wojskowej i życia na dworze. Kryzys jest tak wielki, że zakwestionuje całe życie i doprowadzi do głębokiego nawrócenia.